I w piątek pan burmistrz Libiński był, tłumaczył spokojnie rodzicom, a po jego odjeździe geodeci przybyli mierzyć. Rozdzielać działki. Powiedział, że niby mieszkańcy tej starej szkoły chcą, wnieśli papiery, chcą wykupić te mieszkania na własność, tak. A szkoła... I do ksiąg wieczystych wpisać. Do ksiąg wieczystych wpisać jako ich własność. Z czym się nie zgadzamy. A my nie chcemy po prostu tego sprzedać, bo to jest nasze, naszych ojców budowane rękami. I niech to zostanie na rzecz wsi, a nie obcych ludzi, którzy są przybyszami. Wynajem, tu. Tak? Sprzedaż. To są nie nasi rodowici mieszkańcy. I nie ich potomkowie tak. Budowali tą szkołę. I nie szkołę. Ich potomkowie, ani przodkowie. Tylko to po prostu są ale obcy ludzie. Oni to nazywają, wie pan, domem nauczyciela. Kiedyś dyrektor komunista zawiesił taką wywieszkę. Ktoś polał kwasem solnym. Nie zgadzają się ludzie z tym. Proszę pana, to jest budynek szkoły ludowej, jak wyryte w kamieniu. Szkoły ludowej, w którym jest stare mieszkanie, które jest od początku, czyli od 100 lat. Drugie mieszkanie zostało zrobione z sali gimnastycznej. Wtedy dzieci 19 lat nie mieli sali gimnastycznej. Mój syn na betonie ćwiczył, z czym się teraz nie zgadzam. No my też. I burmistrz mówi tak. Na zebraniu mówi, na co mam sala gimnastyczna? A burmistrz mówi, na co nam sala gimnastyczna? Mówi, a to tam macie w domu. Co mamy, beton, korytarz? Mówię, nie. Mówię, mój syn nie miał sali gimnastycznej z parkietem. To jest jedyna rzecz, którą wieźmo. Jedyna rzecz, którą jeszcze wieźmo i to jak ja mówię, zostało. Jeżeli tę wieź usuniemy, to po prostu wystarczy tylko później postawić szyld, że ta wieź nie istnieje na mapie. Tylko zostanie droga przelotowa i tak, droga przelotowa.